czołem, z tej strony J82 i zapraszam was na pierwszy odcinek. No, no. Na kanale Lampel. Kontynuuj, kontynuuj, Andrzeju, kontynuuj. No, kontynuować, tak? No. W tej zajebistej... ten. Ten albo tamten, tak? No. Ten, a jest tym, ale bez tego, nie? A w co my gramy w ogóle? No właśnie. Dobre pytanie, w co my gramy? To jest taka gra, z takim no warsztaty czymś. Są zablokowane. Moi drodzy, jesteśmy na mapie Forest Tale Summer. Nie wiem, co to jest za mapa. Nie znam jej. Electric pewnie też jej nie zna. No, też nie znam. Czekaj. Ale chyba fajna. Ale miała, ale miała poznamy. 150 ocen miała i miała bardzo fajne 4 gwiazdki. Pierdym się w kasę. Co ty to za pierdółkę masz? Ta Hamera. A ja jakieś nowe trendy wyznaczasz? Nie wiem. Nie wiem czy nowe, ale nie jeździłem chyba nigdy Hamerem. Tylko no i tak na wstępie Dinu jeszcze raz mi wyślij, jakbyś tam czytał. Ten oglądałbyś odcinek, czy coś tam byś widział, to wyślij mi jeszcze raz te traktorki, co tam. Co tam wysłałeś mi wcześniej, bo się historia... Weź mnie wyprzeć, jak tak dasadę. ...skasowała. Czemu ja cię mam uprzedzać? No. No tego, bo ja muszę sobie... To po prawej stronie bliżej. Mam cię wyprzedzić, ty no, no. Dokładnie. Bo elektryk traktorki zagubił gdzieś, nie wiadomo gdzie. O ja, 66 uszkodzeń, kapcia złapałem, ty. Wysłałeś... Dino mi wysłał dwa traktorki, ale to było z 2 tygodnie temu. Tutaj widzę łuk. O ty, ale ten Hammer lata. Jebu twoje noga, chłopie. A tam niedźwiadek jest gdzieś. Ty, ale ta gra głośna? Niech już szlak trafi. To ją możesz ściszyć, nie? Możesz. Mogę. Siedem enter. Właśnie muszę... Albo ATF4, to w ogóle będzie ciwa. Muszę ją ściszyć, bo... Albo tego, wyłącz ściągnij słuchawki, o. O no, najlepiej, tak Andrzej. O, no monitor wyłączyć, właśnie. Czemu ty za mną jedziesz? No nie wiem, chyba. No. Ty jedziesz po co, po? Na przykład. A. Nie wiem, czy dojadę, ale jadę. To ja, ja też no, jadę po punkt. Tak, ale musimy wasze takie się odblokować, nie? Było. Ty, ale śmieszny ten Hammer, kurde. To ja pojadę drogą w takim razie. No zazwyczaj się jeździ drogą, nie? Ja nie jeżdżam, Scott. A ty nie jeździsz. A, no to jak ty nie uznajesz dróg, no to... No uważam, że drogi są złe. I co mi zrobisz? Klawiatura mi szwankuje. Ja pierdzielę, nie wierzę, ty. A u ciebie coś działa dobrze? No właśnie dzisiaj mam pecha, bo nic nie działa dobrze tak w ogóle. I... No czas to zmienić. Muszę kurde wywalić chyba tą klawiaturę i czas najwyższy dorobić się jakiejś nowej. To... O, to jak to 67 odcinku, żeby się klawiatura przyszła? Jak 910 ci polecam. Co? Nie. Ja nie potrzebuję żadnych świecidełek, żadnych jakichś nie wiadomo pierdół i tak dalej. Ta moja, o, co mam, najtańsza jest najlepsza. No. Tylko, że już się wyrobiły klawisze, już tyle lat, co ja z nią korzystam, no to chłopie. To ty jeszcze w pieluszkach chodziłeś, jak ja na niej grałem. Ale już się wyrobiły klawisze, więc trzeba wymienić, podejrzewam. Czas najwyższy. A mnie żadne bajery świecące nie potrzeba się. Mimo to, że święta tuż, to nie, bajery są nie dla mnie. Ja właśnie, zapraszamy do grupy ziemi sobie. Jak będę chciał choinkę, to sobie pójdę, zapalę, popatrzę sobie na lampki, a nie to, że mi tu mrygało, świeciło i jeszcze nie wiadomo co. Możesz sobie dostosowywać kolorem, to nie myga. I nie będę, kurde, płacił za nie wiadomo po co, na co i dlaczego. Taka jest prawda, Andrzeju, no jeżeli tobie się podobają świecidełka, no to okej, no. Nie ma sprawy, ale... To jest wygodne, bo ja mam na przykład ciemną
sumie, nie palam to jak gram, no to... A to cię zamyka... To było pod... To ci zamykają w piwnicy, że masz ciemno, czy jak? Kurwa, w bloku. O, przyczepę znalazłem warsztatową, 2 punkty warsztatu. O, tego czkawka pijacka łapie. Właśnie. O, zawsze jest taka słowa. Bo mam jeszcze mikołajowe, mam pierniki. O, mikołajowe pierniki masz, o kurde. No, ja się zlał, nie? Ty, a ja jestem w lesie, ale nie wiem gdzie. W lesie. I szczerze mówiąc, chyba ten hammer to nie było dobre rozwiązanie. Naprawdę? Mhm. To ty nie powiesz. Takie. Takie bym powiedział małe dziadostwo, które nie chce jechać wcale. Gdzieś ty w ogóle jest? Jadę do jakiegoś tam punktu. Aha. No to jak każdy. Ale czy do niego dojadę, to nie wiem. W sumie go widzę już, na wyciągnięcie ręki jest, ale... Ten sprzęt to chyba się nie nadaje tutaj. Chyba jednak ten amerykański hammer jest lekko przereklamowany. Samochód wielozadaniowy, ale niestety... Małe krzaczki go kurde zatrzymują. Większe błotko go zatrzymuje. Po asfalcie? Nie no, nie po asfalcie. O, K700 będę odkrywał. Elektryk dla ciebie, K700. Co ty gadasz? Oczywiście. Uwaga, uwaga, uwaga i... Tada! Ty, a co tu się... A co tu się świeci? Ty, jakaś lampa się świeci, kurde, ale to się świeci, że ja pierdzielę, nic nie widać. Dobra, to my są tu. Nie, to nie jest K700, to ja mam jakiś taki inny silnik. A to moje K700. No, ja mam takie coś. A ty masz tego kolosa, a to moje jest K700, dobra. Aliera. Aha, dobra, ale ja nie chcę tego, ja chcę tego... Tu mam 7 tartaków, jebut fajno. Ile? Teraz tak patrzę dopiero. O to panie, to nam trochę zejdzie. Dobra, a mapa jest w ogóle odkryta? Nie, nie jest odkryta. Odkryta jest, ale trochę, troszeczkę tylko. No to jak odkryta? Dobra, może tędyk, no. Może tędyk. Może tędyk tartak odkryję, może później tu pojadę. Albo pojadę drogą. Nie, dobra, to czekajcie, to wyjedziecie tam. To ja pojadę tu. Cofnę się i pojadę tędyk. O! Taki mam plan magiczny. Mówisz. No. Zobaczymy, co tu... Co tu się wydarzy jeszcze po drodze. Bo podejrzewam, że tu się... Wiele może wydarzyć. Przez gęsty las da się przejechać? No, próbuj, Aliera. Chyba nie bardzo. Kurde, że mnie taka chujneczka zatrzymała. Nie wierzę normalnie, co tu się bez dzieje. Jest jakiegoś innego. Co ty? Panda Gab Americana. Żadnego innego pojazda, po to są linki holownicze, żeby się szarpać, ciągać i w ogóle. Kurde, tylko sobie wybrałem akurat chyba najgorszą drogą z możliwych. Być może. Ale się naciągniemy. Oj. Ja tu mam też błoto, kurwa, takie te drogi tu błociaste zrobili, błociaste, że hej. O Janie. To był zły pomysł. Ktoś tu sobie postawił dom i to z płotem jeszcze w dodatku, ty. Czaisz bazę? No. Jeszcze płot sobie postawił. Ej, no ty, no jaja jak berety, nie da się... czekaj, ten płotek może? Ej, ten się da przejechać, dobra. Uratowani. Ty, a tu wiesz, że tu jest prom w ogóle? Nie wiem. No to tu jest prom. Woda niższy pojazd.
No a czekaj, trzeba lupnąć tą mapę, czy ja dobrze jadę? Nie, ja muszę tu skręcać. A ja tu tędy jechałem. Co teraz? Łap się drzewa, albo lamy, albo nie wiem. Osiem punktów, a ty już wziąłeś przyczepę Wasta, to może odblokować Wasta, czy nie? Elektryk. Tak, ja? Wziąłeś przyczepę warsztatową, żeby warsztat odblokować. O-o. Odkrywam mapę na razie. Już tam mamy problem. Ty, ten hammer naprawdę się do niczego nie nadaje. Malutkie jeziorko i mnie nie ma. Jedyny plus jest tego, że pali tylko 6 litrów na minutę. Kamas też nie pali dużo. No, 40. A jak nie ciśniesz i nie wiadomo ile, to nawet po 19 pali. No, 19, super. To ja dziękuję za takie. Na asfalcie. No, no. A wjedź w błoto, to zobaczysz, ile będzie palił. Ty do Kamaza da się tą właśnie tą podpiąć? Nie. Jak będziesz miał siodło, to tak. A tam nie ma siodła. Mam pomysł. No. A małpę z warsztatem tutaj, jakbyś to chciał. B-130, jeden jest nawet z warsztatem. Ten niebieski? Nie. Normalny. B-130, on jest fajnym pojazdem. Jest fajnym pojazdem, mówisz? Dobra, jak ja mam tu jechać? Brzegiem. Ciekawe, czy ta woda jest głęboka. Nie, wydaje się płytka, to można jechać wodą. Da się, wpiąłem. Albo i nie. No nie, to jest ten mój pojazd, to ja gadam. Ja myślałem, że odblokowałem pojazd, to jest mój. Ten, którego ciągnąłeś pewnie za sobą. No. Ale żeś się zrobił. Jak to mi pomoże wyjechać z bagienka? No. Łap się drzewa jakiegoś. I tu jakieś silosy, kurde, reaktor z Czarnobyla, czy co? No. Tam są brzydki, kurde, z Czarnobyla. To nie trzeba będzie oświetlenia. No. Ja nie ma tego. Ty, ale jak to są tartaki, no to chłopie mam przerąbane, wiesz? Czy no to są tylko... tartaki? No jestem chyba przy tartaku. Nie. No i jeszcze jak w prawo teraz do tartaku masz. No i no. To chłopie dojechać do tego tartaku, to będzie rzeź. Gadasz w ogóle. Albo ten, kurde, mój pojazd jest tak nieprzestrzeniony. Hamerem jedziesz, to się nie dziwi, nie ma co dziwić. No ale no to co hamerem, no to co? No taki on jest stworzony do takich, powinien być przynajmniej stworzony. Do takich, kurde, a tu jednak nie. A tu nie jest, no to właśnie bierze się Kamaza, bierze się traktorka, bierze się B6A na przykład, albo Zaporożca. O no, to Zaporożcem to na pewno bym tu przejechał. No pewnie. To są dzienne samochody, co ty masz do nich. Ty, a to jest stacja paliwowa chyba. No to jest coś dla mnie. Tak mi się wydaje, że to jest stacja paliwowa, bo tu zbiorniki są, ale... A i oczywiście kamera dziwnie skacze, nie?
Odkryję zaraz pojazd, ha 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 ha. Jak przejeżdża się pod drutami i jakimiś innymi pierdołami, no to niestety kamera skacze, nie? Ale to fajnie to wygląda. Nic nowego. No, był czas się przyzwyczaić. Masz tu 200 godzin, nie? Tak, 200 mam. No ja mam tylko 39. Odblokowuję wam pojazda, proszę bardzo. Dobra, czas najwyższy chyba odstawić tego Hemera, bo jednak to... To jednak... A ten jest zepsuty. Łopanie, co ten ma? 156. Cysterna z paliwem. Elegancia, dobra. W takim razie to dużo, żebym go nie naprawił. A nie, tu. Dobra, i olać kamera. Olać kamera, zmieniamy się. Grzyba rozjechałem. To już do gara będzie grzybowa. No. W subsystensie, a tam właśnie grzybów brakuje, ciekawe, nie? Dobra. No, jak wyłączycie sobie wszystkie wspomagacze, to 9 litrów pali. Ten kamas. No dobra, tempo nie jest zabójcze, ale przynajmniej jest ekonomiczne. To zobaczymy, ile dojedziesz. To zobaczymy, jak daleko ten na tych 9 metrach dojedziesz. Z twoją ekonomią, nie? No. Ekonomiczny Andrzej. O, sakra. Ile będzie wołał pomocy, nie? Ratunku, wyciągnij tam mnie. Tak, Andrzeju, to prawda? Tak będzie? To jest mostek fajny taki. Ty, tu są dwa mostki. W ogóle. Ja będę musiał przez wodę przejechać, czy mnie ktoś wyciągnie z was, czy nie. A to zależy, gdzie jesteś. Na środku mapy. No to zanim to ktoś w sumie mnie. No to tylko lama cię musi ratować. Bo ja jadę w tym samym kierunku mniej więcej co ty jeździ, bo do warsztatu chcę się dostać. No to tu jest chyba głęboka, ja coś tak się boję wjechać w ogóle, nie? Mówisz? To sprawdź sobie głębokość najpierw tego. Jaka jest. O, woda niszczy pojazd, kurwa. To wylewaj szybko. Otwieraj okno i wylewaj. No, wiadrami. Dobrze, że mam ten drugi pojazd, on mnie wyciągnie, nie? Ty, ale ten elektryk... Najgorzej, że ja jadę tylko kamazem z tym, zostawiłem na tataku, nie? Ty, ale elektryk... Może będę się wyciągać. Elektryk, nie masz wrażenia, że tutaj błoto jest bardziej takie grząskie? No, jakby było. Może. Jak ja mam tam przejechać? Chyba to... Stronę, potem jest punkt obserwacyjny zaraz tu że tak powiem za ścianą gdzieś za wodą. A wyjechałeś z tej wody? Nie, bo się utopię. Bo właśnie dojeżdżam do tej rzeki, nie? I teraz zastanawiam, bo ja nie widzę innej drogi, nie? Ej, mi płynie woda. Przypłynie mi woda. Chyba, że bym zawrócił. Ale podejrzewam, że tam też nie ma drogi. Chyba, że... Nie, to jest za głębokie, kurwa. I musiałbym w sumie zawrócić. Kurwa, taki kawał drogi, ja pierdzielę. Ostrzegam, że przez rzekę jest niemożliwy. Dobra, to ja to... Wszystko jest możliwe. Pomóc ci tam, czy ten? No, jak dasz radę, to chodź. Dobra,
Zostawiam Kamaza na razie. O, chociaż czekaj. Dobra, zostawię na czepę jako białkę. Robimy. Uwa, co mi odjeżdża? Odczep na czepę. O kuźwa, parę się wyjebałem. Andrzeju, wyrażaj się kulturalnie. A tak, bo to jest ten, zapomniałem, pamiętam, friendly, tak? Kurwa, ten. Skończyła się jazda na automacie. Ty no, 70 metrów mam tu gdzieś, ale jak ja się to mam dostać? No widzę ciebie. Może bez przyczepki, nie? Przyczepko będzie gorzej. Pomożesz mi czy nie? No, pomogę. Tylko tutaj pojazd wyciągnąć najpierw. Oba. Zgadnij. Aha, dobra, okej, okay, czekaj. Ten, który pierwszy zatonął. Tylko się pośpiesz, bo ja zaraz popłynę. No już. Z prądem? To akurat no elektryk by pasowało do ciebie, popłyniesz z prądem. Podjedź bliżej, ej! Podjedź bliżej, synu! Dobra. Masakra, co tam się dzieje? Ciągnij waść pan. O. Zapłać. Ty elektryk dla ciebie mam, mogę ci odblokować. Dzięki. Jepa mogę ci odblokować, chcesz jepa? Ja teraz muszę zawrócić. Chyba po naczepę, nie? A co mi da ten jep? A to jest stacja bezładowa. O kurwa, jesteś ponadowani. Nie wiem czy ci da jep, będziesz mógł sobie jepę pojeździć jak lubisz. A ja tu sobie... Czekaj, nie wchodź tylko do tego pojazdu, bo ja muszę zawrócić tutaj. Kurwa, Andrzeju. Ktoś mnie prawie wywalił. Jak tam? Pogadasz. Co za dziadowskie drzewo, no. Kto wymyślił drzewa na tej mapie? Nie wiem. Oho. Będę się zatankować do stacji, to zaś może. To jest inny most, nie? To jest ten sam most. To się zdecyduj, czy ten sam, czy inny. Ten sam. Tylko sobie muszę... A, zaznaczać nie muszę, bo nie jest jedna droga. Przynajmniej jak na razie. Ale żebym sobie drogę wybrał. Tylko sobie światełko włączę. Zapraszamy na kanał Lampel w międzyczasie. Jakby ten chciał się ktoś zapytać, kiedy będą filmy, to komentarze są do waszej dyspozycji. ten mi żyć nie da. Chcę komentarze, tak kupuję pokój, gada. Jeszcze pytajcie, może was nie oleje. To mało was. Ciepłym moczem. Protektor. Ty no kurde, no jestem na wyciągnięcie ręki i nie mogę podjechać, no żeby to szlak trafił, no. Dlaczego tam jesteś tak blisko? Bo pewnie zamiast... Tak blisko. Do kolejnego punktu, ale zamiast pewnie jechać kurde naokoło drogo, to standardowo na skróty, nie? Na przełaj. To był taki odcinek, jak ktoś skraca to do drogi, to do domu nie wraca, coś takiego. Coś było kiedyś, no. A
To jest punkt obserwacyjny. To jest na górce gdzieś, kurwa. Tu gdzieś jest. Masakra. Bona. Mam chorągiewkę. Byście chcieli zobaczyć, jaka tu jest mapa, czy coś. Jadę. Szybki. Czarnobylskie świecą, oświetlają drogę. Super. Ty, no nie wierzę, ale jajca. A to jest posterunek. To jest skład drewna. O kurde, to będziemy jeździć, a to jest znowu skład drewna. Trzy dni mówisz? Kurwa, żeby tylko. Mamy dwa pojazdy, chyba 5. To są dwa posterunki. Dwa warsztaty obok siebie. Jakiś dziwny tu most jest, albo nie, co to jest. Coś tu jest, ale nie wiem, co tutaj, jak to tutaj działa. Znaczy jest żuraw. Chodzi. Te tu chyba trzeba przekazać głody komuś, patrz, tu jest taki dziwny cycek. Ty, przez prom trzeba będzie przejechać może, co? Jak się tu przesiądziesz, między warsztatami są takie dwa pojazdy, to chyba trzeba będzie głody przekazać jeden drugiemu, bo tu nie ma przejazdu. Ale jaja. To jebiście. To będzie wyzwanie dla Andrzeja. Z przekazywaniem kłód? O, gdzie ten bieg? Tak mi się wydaje, że tam jest takie dziwne, są takie barierki porobione, co da na kiju. Zobaczymy, jak to w praktyce tam wywnioskujemy. Tada! Proszę bardzo. Przyczepa warsztatowa jest tam. No pięknie. Co ty mówisz, że przez rzekę nie da się przejechać? Jak to się nie da przejechać? Musi się dać jakoś. Tam, gdzie ja chciałem przejechać, to się nie da, bo się auto zanurza i gaśnie silnik. Gdzie? A jak przejechałeś w końcu? Gdzie ja? Nie, elektryk. Nie przejechałem, bo się nie da. Jechałem dookoła. Ała! Drogą. Ja też biorę dookoła, tylko znowu wziąłem najdłuższą trasę z możliwych, nie? Bo nie wiedziałem, że jest najdłuższa, nie? Dopóki nie zobaczyłem, gdzie ty jesteś. Taki klimat. Ja mam dwa punkty warsztatowe już we warsztacie. No to dobrze. Szkoda, że wy nie macie jeszcze. Ja dowiozę w końcu. A bo ty odkryłeś jakąś tam przyczepę warsztatową, tak? No w tartaku jest gdzieś tam w dupę, no. No ja wziąłem jedną, ale no. No to jedzą do warsztatu, to no to kuźba, co robię? Jadę, nie? A to nie w tym kierunku. Jadę, jest droga jedna, zaraz za mostem. To mi do pewnego momentu. Houston, mamy problem. No to ja, że tak powiem, w skrócie se zawisłem na drzewku. No wam powiem, że to jest problem później. Tutaj trzeba będzie przekazywać kłody między sobą. Bo tu nie ma przejazdu, jest poblokowane. Ale gdzie ty czekaj, gdzie ty są, bo ja między warsztatami są takie trzy takie mosty są zrobione i między nimi jest żuraw i tak dalej, pojazdów kilka jest. Aha, czyli co? Jeden musi podjechać w jedną stronę, załadować drugiego.
Tak, z drugiej strony. Tu nie przejdziesz inaczej. O. Musisz przekazać kłody do drugiego pojazdu i jedziesz dalej, nie? No, 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 no. Takie buty, ty. Inaczej nie da przejechać. Znaczy to chyba, że jeszcze mapę dookoła objedziesz, nie? Tam na północy jest, tam gdzie lama jest, tam gdzie był nasz start zresztą, nie? Mhm. Właśnie próbuję objechać dookoła. Właśnie jadę dookoła, nie? Ale z drugiej strony też nie przejdziesz żadnym innym pojazdem tędy, tylko przejedziesz po prostu. Ty, a gdzie tu jest skład w ogóle? Tu jest warsztat. Po lewej i po prawej stronie. Ty, a przyczepa warsztatowa, ale ta nie ma pojazdu do warsztatu, nie? No, trzeba ją podpiąć do czegoś. Lama tam podłączył do niej coś tam. Tak, Kamaza podłączyłem. Aha. A to ta stodoła pewnie jest. Tak, no. Ona ma dwa punkty. To akurat tam stać, czy nie? No nie, bo trzeba 8. Znaczy trzeba jeszcze 6, ale to musisz być zdobyty. No to mam jeszcze... Na pace mam jeszcze punkty, nie? Aha. No to musisz być jeszcze z dobrej strony brzegu, nie? No nie przejdziesz z jednego do drugiego. No brzeg wydaje mi się, że jest dobry, nie? Problem tylko, czy tam się droga nie urywa, nie? Jedź, jedź. Nie pitol wierszy, tu jest skład... tu jest też przyczepa wasza droga. Gdzie? No to bierz, będzie z głowy. Gdzie na ty? Prawo od nas. Tylko musimy objechać dookoła całą mapę. Już dobry. Tu nie ma przejazdu. No tej, przesiądź się do drugiego po tego. Na moście masz przecież pojazd, nie? No żurawie mam. Nie, czekaj, bo ten jest na długie chyba. Przecież pan 4, złóż. A, bo ten ma na długie, patrz. Nie? Działałeś? No, faktycznie, złóż przyczepę do przewozu drewna. Ale żeby tu podłączyć stodołę, to potrzeba mieć haka, nie? Nie. Chyba, że na linkę. Nie na linkę, no przecież masz tam z tyłu, jak złożyłeś pod kołami, przecież widzisz chyba, że masz miejsce, nie? Czekaj tylko, bo tu kurde nosi, chłopie. Ja jadę naokoło, zobaczymy, co to się wydarzy naokoło, bo tamten no już... No jestem koło stacji benzynowej. Bo tamten został powieszony na drzewie, jeden mój pojazd. I niestety chyba już tam raczej zawiśnie. O, zaraz się zjeżdżałem, zaraz będę z... To mi się spotkam. Ty, kurde, mam wrażenie, że te pojazdy coś mi tu szwankują. Ej, też macie takie wrażenie, że koła wam na przykład później reagują na wasze skręty? Nie wiem, jak na padzie. Mhm. Wydaje mi się, że reaguje w miarę okej. Okay. No ostatnio co my grali w Modernera to na tym live'ie to... Miesiąc temu. Żeśmy na skróty w pion wchodzili. To było dobre, nie? Prawą stroną się jeździ, ty dzbanie jeden. Ty dzbanie, powiedział mu. Prawą stroną się jeździ, ty dzbanie. Nie widzisz, kurwa, że to jest szeroka ciężarówka? Nie widzę. Bo ma światła wyłączone. Ty masz wyłączone światła, kurwa. Ja mam włączone. Czekamy na drugą część Budranera, ale tam się okaże, co jest wyłączone komu. O, to jest stacja. Ty, no dobra, stacja, ale teraz jak dojechać do tego punktu? No właśnie to mam zamiast... On jest przed nami, 150 metrów. No tyle to i ja wiem. Tu po tą górę jest teraz, to masz na prosto siebie. Ja tu się wspinam do góry. No skróty? To ja jadę na około. No 100 metrów jest przed nami. No to zobaczysz, jak wjedziesz tam w środek, to... Byłeś tam? Nie. Ale chciałem tam jechać z drugiej strony i niestety zawisło na drzewie i sobie gdzieś tam wiszę. W środku lasu. Ja jadę, pierdziele. Żeby... Jest dużo pojazdu, więc spoko. Żeby był dzień, to bym pojechał, ale nocy się boję. To gdzie? O 6. To za półtorej minuty będziesz miał. Kurwa, nie ten was, żeby się źle wyładował. No to oba i tak trzeba dowieść, nie? No tak, ale...
To przynajmniej może jeden będzie odblokowany od razu, nie? Ty, ta mapa to coś czuje, że ona nie będzie taka hop-siup, jakby się nam wydawało. A nie chcę ci nic mówić. Mamy tu rzeczkę. A już widzę punkt. Uuu, hamuj! To patrz, nie mogę się przycisnąć przez rzekę. No. Znaczy przez kłodę. O, jestem. Oj, oj, oj! Miało być takie proste, mówisz. Spinanie, o, na skróty, tak. Ale przejechałem. No to co z tego, że przejechałeś, jak ja będę pierwszy? No dobrze, to będziemy obok siebie, no. To mnie za chwilę będziesz wyciągał. Już zamierzasz kłaść się? No, utknąłem na drzewie, na rzece. Trochę. Tada! I teraz, gdzie my są? O, widziałem, już starczył kawałek trochę dalej podjechać i tam można było się ładnie przecisnąć. B66 jest przyczepa warsztatowa. Trzeba by tam do tej przyczepy jechać, do tej warsztatowej. Ty, dobra, ale czekaj, ja teraz tak patrzę, jak my tu do tartaku mamy teraz dojechać. Tam tędyk, przez błoto naokoło do tartaku. Jasny gwint. Co, na rzece utknęłeś? Czyli mam cię wyciągnąć. Tak jakby. Może sobie poradzę, zahaczyłem się o linkę. Lam dostarcza 4 punkty, widziałeś? To jeszcze 2 punkty i... Nie do końca, bo ja pojechałem na te pusty, bo ktoś tamten bym nie przejechał, bo most jest zablokowany. No to tu odblokujemy, weźmiemy jeszcze po przyczepie warsztatowej i będzie warsztatowy. No. No do tego pierwszego najpierw się by odblokowało, nie? I pomóż mi tu, synu, bo ja dobra, mi... ja idę. Podjadę. Dobra, że... A, dobra, jeszcze jedzie się, no tak. Takie kamienie, że hejo, hejo. Jedź tam prosto dalej, to będzie przyczepa warsztatowa tam dalej. No to dostać już 4 punkty, jak ład będzie. No. Może się uda, a jest dzionek akurat. Gdzie tak, jak droga prowadzi, cały czas prosto? Teraz w prawo przez rzekę i za chwilę za rzeką będzie ścieżka w lewo. Prawo przez rzekę. I tutaj zaraz w lewo i już... No to zaraz zobacz. Elektryk jedziesz czy ten, czy... W lewo Jerry jedź. No jadę. Tu jest nurt szybki, co? Oooo. Pomóc sam wam, czy... Nie, na razie jedziemy jeszcze. Tu w lewo teraz jedziesz. No a gdzie mam jechać? Prawo? W lewo. No to dobrze jadę, no to co? Przyszedzę. Będzie przyczepa warsztatowa zaraz. Kurde, jaka mgła, ty. Kurwa. Realistic, nie? Realistic, no. A jeszcze mam podkręcone trochę u siebie graficznie na monitorze, to już w ogóle. Kurwa, ty nic nie widzisz teraz. Mleko takie fajne, nie? To se przeciwmigielne. No. Nie, ale na szczęście... Albo tego, weź nóż i pakuj tą mgłę nożem, nie? O, no. To będzie dobry pomysł na pewno. Się podziel pogodny jest. Oj, bo się nie wywal. Ty, coś ci ten wózek spada. Spada mi, bo zahaczyłem o drzewo wcześniej. Ja. Ale to ciebie zahaczyłem. Ale teraz. Kurczysy, no.
Ja nie wiem, ty, jak my tu mamy z tym drzewem jeździć, to jest chłopie masakra. No nie? Mamy Andrzeja, to może. No jedź sobie. No jadę, no, cały czas widzisz. Muszę cię trochę pocisnąć. No, o, to będzie ja dobry pomysł. W takim razie już przeciągnę tego, jeden z taki pojazd na pół rozwalony. Co oni, by się przydało wszystkie dociągnąć, żeby potem mieć możliwość wyboru różnych pojazdów, nie? Potem bierzesz dwa, bierzesz jeden na drzewo, drugi sobie bierzesz paliwo czy tam coś i już jest gotowe, nie? Albo dwa na drzewo bierzesz na przykład. Dwa kamazy po 8 punktów. Ej, stoją nasze stodoły. Ja tu widzę tylko stodołę Andrzeja. A ja widzę twoją stodołę. Ale ja mam widzieć twoją. No. Ej, za chwilę to zapalę cały las. Tyłem, panie, panoczku, tyłem. Wrócić tą samą drogą, tak? No, na to wygląda. Tak. To teraz pytanie, czy to się da podłączyć? No właśnie, o to mi chodziło. Na hol. No się nie da, wiesz? Nie da się, no. Trzeba będzie na hol szorpać się. Ale na krótkiej lince też się da. Tylko pytanie, czy my będziemy mogli go rozładować? No nie, no przecież ja mam tam kamaza, więc ja sobie podłączę pod kamaza. Sero to nie. Aha, nie, czekaj, mam kamaza nie z tej strony. Czekaj, bo ja się zagopiłem, ty, o matko. O matko i córko. O matko i córko, no. Ja się tam wjechał, synu mój. Ja się zagapiłem, no. Nawet najlepszym się zdarza, no. No. Ty taki driver, co zagapiłeś. Pojechał jak dzik w sosnę, nie? Spoko. Coś pomóc, czy coś? Żeby... Nie. Jest dobrze. Jedź sobie. A ja sobie pojadę za tobą. A ta stodoła to jeździ na żeleźniakach, kurde, nie? No niestety. Nie ma żadnych, kurde, ja nie wiem. Kto to wymyślił takie coś? Bo to jest przyczepa kolejowa, nie? Ale tu torów nie ma, ty. Kolejowa, ale... Nie ma, no ale... Ale tu torów nie ma. Ale jest kolejowa, nie? No. Nie pasuje ci coś? Dlatego tak ciężko to idzie, nie? Się zakopałem teraz. Co jest, majster? Oto jak fix. Blokujesz drogę, chłopie. A ja rozpędzony i mogę... Albo nie mogę. Teraz przejechać, gdzie ja jestem? Teraz jeszcze prosto tą rzeką, znaczy tym takim ścieżynką, taką przez rzeką, rzekową ścieżynką. Se wymyślili, ty, stodołę na lince ciągnąć. Masakra. No co zrobisz, no? Ja mam kamaza nie po tej stronie tego, nie? Ty tak trzeba będzie tutaj dojechać jakimś pojazdem, żeby podłączyć tą przyczepę i rozładować ją. A jak ty? To na moście. Podłączyć tej przyczepy? Na... Ej, ale możesz odpiąć przecież na długie kłody. A jakim cudem ty nie masz podpiąć tej przyczepy, bo ja nie kumam. Bo... nie podjeżdżasz. Nie. Andrzeju, nie normalnie, bo mam podpięte na długie kłody wózek dodatkowy. A, dlatego. I trzeba odpiąć ten wózek i wtedy będzie można podpiąć. Innego wyjścia nie ma. Ja, no czy ja jestem na pusto, no ale... Tylko pytanie, czy nam paliwa starczy. No to najwyżej was przypoluję.
A bo was przetankuje protektorem. Właśnie, no, bo ty tam... to my chyba dojedziemy. No nie bym taki pewny, mi zostało 160 litrów. No mi też. Jedziemy równo. Ty, mogliśmy tą rzekę przekroczyć tam, w tamtym miejscu. Tu się płynie z prądem teraz, nie? A mi się zaczepi o drzewo ta linda, studoła, no suk, Jedź, kurde, jedź! Jadę, bo mi się sodowa zaczepiła o drzewo, ale mnie pchnąłeś i się przycisnęła. Kurde, sobie wymyślili ty jazdę z stodołami, nie? Kto szlak? Na taki klimat, co zrobić? Cieszę się, że jest dzień, bo za chwilę go nie będzie. Dobra, jeden plus, dawaj ogień, kurwa, na to ogień. Czekaj. Znaczy to ty, czekaj. Już utknął, kurwa. Dobrze, jedziemy, gdzie jest ten warsztat jebany? To my nie tędy pojechali. 21.18. No ja wykaraskałem. My wtedy nie pojechali, wiesz o tym. Ja wykaraskałem tego mojego złoma. Jerry, myśmy nie tędy pojechali. Ty, ale ja, czekaj, o, ty, teraz to, stołem. Teraz to, żebym sobie narobił, ty. Wyłączyłeś się. Nie. Ja się wyłączyłem, nie. A gdzie się, a co, że się przeniósł, się gdzieś? Kurde, się gdzieś... do pulpitu mnie wywaliło i... Dobra, zaraz... Teraz zobaczymy cycki. Nie, zobaczysz, nie, bo teraz tak patrzę, że... Wiesz, co było najśmieszniejsze? Że nagrywałem sobie Shadowplayem i OBS-em. No to masz dwa nagrania. Tylko jedno bez głosu. Chyba. Ale drugie z głosem. No, widzisz. Sobie połączę. Ale my jedziemy źle, wiesz o tym. Jak źle? To jak ty prowadzisz? No teraz się nie, tylko no, patrzę. Nie, no dobrze, wyjedziecie stąd na warsztat. Ja pierdzielę. Ten, który ja częściowo odblokowałem, nie? To jeden odblokujecie. Jak tu jedziesz na szago teraz? Kurwa! To jest... miał być kącik familijny. Tam, znaczy tego ten, no. Tego to ten. To się wytnie. Nic nie wycinamy. No to nie będzie wtedy family and friendly, no kuźwa. Jedziemy na żywioł, bez wycinania. Nie obcinę... Żeby się tak wycinał, to by było dobrze. Co? Tego, nie obcina sobie kończyn? Nie. Kuźwa, ten... To fajna sprawa. Super. Chyba dojechałem do stacji benzynowej. No, czy macie przeciągnąć elektryk? Nie, bo ja tu muszę sam się ciągnąć, bo tu mam na lince mam ciągnięcie. No. Tej ły wydechowej z tego polowanego pojazdu to taki ogień leci, że ten zaraz ten las kurde zapalę. Tu pilnuj gaśnicę jeszcze. No nie mam właśnie. No to masz problem. to masz problem. To mu powiedział. Na razie to my wszyscy mamy problem. Bo... Bo jest nieciekawie. Chyba elektryk będziesz mi musiał tu pomóc wyciągnąć się. Ja mam sam problemy delikatne. Kurde, co to jest, ty? Czyżby ta mapa nas pokona? Tak i to jeszcze przed odblokowaniem warsztatu, nie? I to w tak krótkim czasie? Dobra, przejechałem. Jestem na stacji benzynowej. Lama, ratuj. Dobra, jadę już na pociągu. Ja. Zostawię tylko przed tym. Gdzieś ty jest?
ty, a tu jeszcze jest. Ty, a tu jest jeszcze pojazd mój jeden, tylko on paliwa nie ma. Ja? No. Gdzie ja się wracam? Pojazd doholowałem do warsztatu i zaraz wracam, nie? Jak ja się wracam, elektryk? No tu i tu na drogę, bo ty tam przeciąłeś, a ja tutaj bym przeciął, a tu jest jeszcze... wracasz, o, czy no, tak trochę. Nie. Gdzie ci pomóc? No, widzisz, gdzie jestem? Tam jestem. Gdzie jestem teraz w pojeździe? No to wiem, no bo żeś zawrócił. No to tam. Nic nie zawrócił, tylko ja na skróty jadę. Tak jak ty pojechałeś tamtędy na skróty, to ja tutaj na skróty, tu, o, dobra, tu. Dobra, już wiem jak tam dojechać, a przynajmniej się domyślam. Utknąłeś tam, czy co? No w rzece stoję, no. Nie mogę z rzeki wyjechać. Się obawiam, że zaraz może być... Dotankuję się i jadę. Może być nieciekawie, jak stąd się nie ruszę. A nie mam czego się chwycić najgorzej. Jadę, jadę no. Ten kamas jest na pusto, no to on się robi strasznie wywrotny. To w sumie jak jest na pewno to nie jest wiele lepiej. I kto tu środkiem jeździ? No. Jakie środkiem? Masakra. Ty, a tu jest jeszcze jeden pojazd, taki magiczny. Dobra. Dojeżdżam do stacji, tankuję się i... No i tam od stacji skręcaj teraz na skróty i dojedziesz do mnie. To do której protektor dotankuję, nie? No, no, bo mi się paliwo też kończy. Może tu by dało się przejechać przez tą rzekę jednak, kurwa, tutaj. Kurwa, kurwa. Przez którą rzekę? Tam między tymi wysepkami? No. Chociaż to jest dość głęboko, ale ja bym się drzewa chycił z rozpędu. Jakby cię któryś tam przyciągnął, jeden musi być na jednym brzegu, drugi musi być na drugim brzegu, podjechać, złapać się i wtedy byś przejechał. Dobra, jedziemy. Tak trzeba będzie zrobić to. Ty, a tu jest właściwie w sumie ten pojazd, kurde, tylko się zatankować. Teraz tak, jak ty jesteś... No ja jestem tam dalej, jedź prosto. Prosto, tak? No zobacz na mapie, siedzę w samochodzie teraz. Teraz kręć w prawo, a za tym prawo, no, w lewo, tym, za w lewo, w lewo, w no. Lewo raczej, w lewo. No. W lewo i ja tam siedzę w rzece. Bo elektryk nie wchodzi teraz do pojazdu. Dlaczego? No, bo ja będę koło siebie przejeżdżał, albo po tobie. No, a jak tu jest ten pojazd, to można było, no, kurde, tym pojazdem się doczołgać do tego. Kurde, przez tą wodę. Tym pojazdem do stacji benzynowej. Prawo trzeba... Czekaj, tutaj prosto. Prosto i lekko w lewo. Dobra. I tam prosto i za krzakami w lewo. Dobra, słyszę dźwięk. O, i teraz prosto jedź i mnie zobaczysz. Prosto na dole w krzakach mnie zobaczysz. Dobra, stój. Stój. Łapi szarp. Czekaj. O kurpa ty. Co cię tak wywaliło? Ty szarpnął jak brusukę normalnie. Ty, a czemu wyci ten? Czekaj, możesz skręcić, nie? Dobra, stoi. Dobra. Ustaw koła pod kątem, żeby się zrobił. No jest. Ale tu jest taka skarpa, je, butwa i noga. Ej, to przyciśnijmy jak ktoś przez tą rzekę, tutaj będzie no, bieda. No, zaraz się postawiam. No dobra, tylko ja jeszcze muszę... Ty odblokowałeś ten warsztat, czy nie? Kto ty? Czekaj, bo ja muszę ten drugi... ten... Dobra. Czekaj, ta lama teraz... Mam jechać do Nie, stój tu jeszcze, bo ja jeszcze muszę się, wiesz... Zaraz będziesz mnie jeszcze tutaj ratował w razie czego, bo ja jeszcze... Chyba czekaj, się zaraz ewakuuję, tylko... Bo ja jeszcze muszę ten wziąć. No, jak to? To dziadostwo jeszcze złapać, nie? Aha. Stodowe, tylko nie wiem, czy ja je złapię. No. To chyba... No tak, no bo ja... No nie, szkoda, że nie można jej przekazać, to bym sobie ją wziął.
paliwa, nie? Twoja noga. Czekaj, gdzie ty jesteś, Elektryk? Tu jestem, ja czekam na pomoc, żeby przejechać przez rzekę. Dobra, przez rzekę, ale tam pływam taka. Jest taka jedna taka dupna rzeka, kurwa, przez mapę. Się. Aha, dobra, no to zaraz. Nad warsztatem jestem. Jak tylko Jerry nie będzie potrzebował, to zaraz podjadę do ciebie tam. Tylko z której strony ja mam cię ciągnąć, kurwa? Mam całą tą mapę objechać, czy jak? Z prawego brzegu na lewy. Super. To ci powiedział, z prawego na lewy, nie no. Znaczy ty musisz być na prawym brzegu, ja jestem na lewym, więc ty masz mi wciągnąć do siebie. No tam będzie no, bo ja się tam zanurzę jak nic. Ja, to masz to zrobić tak, żeby się nie zanurzyć. Tam tak na ciebie? Nie, na razie nie, na spokojnie. Bo ja muszę wyciągnąć tego, stodołę swoją z wody. A paliwa chcesz? O, paliwo to bardzo chętnie. Wow. O, paliwa to bardzo chętnie. Rokuję. A jak tyłem pojadę z tą to ma znaczenie? Chyba nie ma znaczenia, czy ja będę jechał. Nie, masz ją tylko dociągnąć. Przodem czy tyłem? Na holu, a co tam? No i potem podczepić musisz pod jakiś pojazd, nie? No. Pojazdy się znajdą jakieś. Tylko dobra, to jak głęboka ta rzeka? To tutaj? No. Tutaj to jest płyciutko. No dla ciebie płyciutko. Dla mnie wcale nie musi być płyciutko. To po co się pytasz? Żeby wiedzieć, czy się pchać w tą dziurę, czy się nie pchać. No to jak nie wiesz, czy się pchać, czy nie wiesz? No to dlatego się pytam, no. No to ci mówi, że... Ci mówi, że dla niego nie jest płyciutko, a ty mówisz, że to może być dla ciebie inaczej, to bez sensu. Dlaczego od razu już mówisz, że wszystko jest bez sensu? Ja nie rozumiem cię. Całe życie jest bez sensu, no ludzie, no. No bo się pytasz, czy jest płytko. On ci mówi, że jest płytko. A ty mówisz, że dla ciebie może nie być płytko. To jak jest z takiego? O Jezu, dogadali się ty. No właśnie, nie dogadali się. Tu jeszcze jakiś jeł zostawię na środku pojazd, ja nie wiem co to jest. Dobra, to że chyba sobie poradzić, nie? Dobra. I wyciągnąć coś z tym. Z tym gównem? Dobra, czekaj, wezmę się, już będzie wyciągnę, kurwa, będzie szybciej. Nie, Andrzej, ja sobie musiałem go tylko przestawić, bo on mi przeszkadzał na drodze. Ty nie wyciągniesz, bo on na lince musi mieć stodołę, tylko nie chycisz przecież na linkę. No możesz go jedynie pchać. Dobra. Jeźdź tam po elektrykę, ja sobie na razie tutaj jakoś... paliwo już trochę chociaż mam, to może sobie jakoś dam radę. No to czekaj, to ja mam z drugiej strony, w sensie z tej mojej strony, jak teraz jestem, podjechać, tak? No. Dobra, to jadę. Nie wiem co prawda jak to zrobię, ale jadę. Musicie tam być prawdopodobnie we dwóch, bo tam jest... Ty, no chyba, że... Musicie dostać na tą środkową wysepkę między tymi brzegami i tam jest... Z obydwu stron jest głęboko. Ty, no chyba, że ja bym podjechał do ciebie, bo tam nie mam aż tak daleko strasznie. Inne pojazdy, nie? Bo po twojej stronie mam jeden... No tak. Kamaz jest dobry do ciągnięcia, bo on ma wysoki ten kabinę i... Bo dobrze by tam było, gdyby tam było dwie osoby jeszcze dodatkowo. W razie czego jest akuracja jakaś czy coś. Tak, żeś sobie to wymyślił. Dobra, gdzie ty? Co? O, dobra, no to jestem na wysokości. Ja tu jestem, no. I ty musisz przejechać na tą środkową wysepkę, tylko tam jest głęboko, więc nie wiem, czy przejedziesz, nie? Złap się drzewa, może... Wiesz co? Wydaje mi się, że widzisz ten... Tutaj jest daleko, ale wiesz co, tam... trochę po lewo. Jest czego się chwycić ewentualnie. To złap się drzewa i się wciągnij na środkową wysepkę. I później mnie
i później może się uda mnie przeciągnąć przez ten, nie? Dobra, spokojnie, spokojnie. To będzie ciężko raczej, tu jest głęboko. Ach, będę kombinował, nie? Dlatego lepiej by było tu. Ale jak czele dojedzie tutaj, nie, to może się uda. Kurde, co za ciulok zostawił tu na środku tego białego, no. O, jest. Trzymał w nogach, je but, twoja noga. Nie jest kurwa tak źle. No, ale to była ta łatwiejsza część. To teraz po ciebie, teraz jak jechać ten kamień tyłem na przykład do wody, no. Spróbuj i byś mnie chycił i ja bym z pewnej kity spróbował jechać. Chłopie, tyłem, wiesz co, jak ja to zacznę manewrować, to się wywalę. Nie był kurwa. Jest głęboko jak pizza. Na pewno ci się zanurzy cała ciężarówka, to może być przekonany o tym. Dlatego potrzebuję wsparcia, żeby się przyciągnąć. Dobra, spróbuję tu zawrócić. Daj mi chwilę. Lekko zawrócić, ale jak pójdzie, ty jedziemy. Ty musisz lekko do połowy tylko wjechać tymi pomi do wody, nie? Będzie okej. Okay. Czekaj, bo ja się muszę pod kątem ustawić tak, żeby wiesz, mieć jak najwięcej ziemi pod kołami, nie? Tylko jeszcze bardziej, musisz jeszcze bardziej się w lewo ustawić jeszcze. Wiem, ja się ustawię. Do przodu jeszcze podjeść i potem jeszcze brzegiem mieć w lewo i potem robić do góry. Nie wiem, co wy kombinujecie, ale widzę, że to będzie wesoło. Jeszcze musisz brzegiem mieć, jeszcze bardziej w lewo jeszcze się przestawić. Jeszcze ten, jak te drzewo takie masz po lewej stronie, takie wysokie, to tam musisz odmawiać. No bardziej do tego drzewa tego wysokiego, tak? Tak, bliżej, bliżej tego drzewa się jeszcze podróż. Okej, okay, dobra. I dopiero do wody wtedy wjedź. Bo ty musisz prawie całym autem do wody wjechać, żeby mnie chycić. Potem ciśniesz na maksa do przodu. Dobra. Ty, ale ty elektryk, ty te linki nie ciągniesz? Jakiej? No znaczy tego przyczepy nie ciągniesz? Której? No tej, stodoły. Dobra, ja już jestem przy warsztacie. Jeżdżam powoli do tego. Jeszcze. Już więcej nie wjadę, bo się z tym Czekaj, próbuję cię złapać. Masz? Próbuj mnie. No. Tak, no to teraz ciśniemy ogień kita do przodu. Nie ten bieg, chyba ten spanie. Jeszcze do tyłu by pojechał. Kita do przodu, ten do... to weź się kit za drzewo i ten, i się wyciągnij szybko. I ten do przodu, a ten... Ja ten na wstecznym, tak? No. Ja. Weź się za drzewo, szybko złapij się, wyciągnij. Gdzie wy są, bo ja was nie widzę. A, to pewnie gdzieś tam bardzo daleko jeszcze. No pod warsztatem jesteśmy. Dobra, tyle, bo to teraz musisz są ucofnąć i musisz mnie znowu chwycić, nie? Czekaj, bo teraz... Dobra, czekaj, bo teraz mam tą minę. Dobra, więcej nie wjadę, czekaj, zmienię sobie. Jeszcze ty, ale ty, czekaj, elektryk, ale ty jesteś pod tym warsztatem po drugiej stronie, tak? Na no ten drugi. Chcę przejechać na drugą stronę brzegu, nie? Kamazem chcę przejechać. No. A kurwa, tak tego nie zrobię, lina mi blokuje. No dobra, to ja odblokuję ten, tak? Bo tu lama dał jeden. No to ja tego odblokuję i... O ile się uda. Może się tak pod kątem zobacz ustawia, nie? No mocno w lewo kręć, no i cofaj teraz. Cofaj. No i teraz cofaj, prosto cofaj. Koła prosto i cofaj, no. Jeszcze trochę. No już więcej nie wjadę potem, jest tu za duży kąt. Te blady, to może być trudne. Dobra, jestem. Dobra, czekaj, bieg jest okej, okay. Czekaj. Bieg do przodu, jesteś gotowy? Dobra, no. Bieg do przodu. Kita, to kita. O, dawaj. Więcej nie wjadę, nie? No jedź, ciągnij mnie, bo jestem pod wodą teraz, zablokowałem. Dobra, przejadę. Dobra, włączam silnik, jedziemy. Dobra, udało się. Masz sensie, że tu nie jest tak głęboko. Jedziemy, dawaj, no i pięknie, jesteśmy. Aj, kurwa, czekaj, muszę cofnąć.
elegancko. No. Jakoś się udało. O, siemanko. A to wy tu. Wszyscy kuźwa są. Tu można przejechać na drugą stronę, tylko jest ciężko, ale kama za mi się jak, da, nie? No jakby dwóch byśmy się ciągnęli i to się da. No. Najpierw jeden musi podjechać, potem drugi, ja pierdo. Jakbyśmy mieli te przyczepy, nie? To za te przyczepy jeszcze można chwytać. No, też można. Wow. O, lama, uj. Jak mi przyłożył. Chyba, bo odległości nie trzymasz. Tak, odległości. 100 metrów od pojazdu. Pan no powiedzieć. Tak, 100 metrów od pojazdu. Dalej jazda, nie róbcie sztucznego, kurde. Ty, to po co ja tu z tym moim, kurde, trawnikiem przyjechałem, cyrkiem całym, kurde, ja nie rozumiem. Jak ty się tutaj podłączyłeś? Lama, jedź dalej gdzieś. Do przodu. To kamaza. Ja tu nie mam kamaza żadnego. Ja mam. No, ten odblokował. A, ty ile punktów odblokowałeś? Dwa tylko. Jeszcze dwa poszedłem. No, jeszcze podjechać. A, ja myślałem, że to cztery jest, dobra. Uj. Ratownik. Ratownik, odblokowany ratownik jestem, ty. Co jesteś? Odblokowałem osiągnięcie ratownik. Dlaczego? Bo ciągnąłem przez ileś tam metrów na lince, nie? Teraz się podłącz tym 255. Widzicie ten ogień zły wydechowy u mnie, czy nie? Nie. To szkoda, bo to wygląda zajebiście. Ty, a co, którym ja się mam podłączyć, jak ja tu nie mam? O. Odłącz tą przyczepkę. No, odłączyłem. Co ty zrobisz? Ale tego nie odłączę, tego dużego zestawu. Nie da się. To beret. To przekaż mi tą. Przekaż mi. Ale Lipton, ty. No to musi być pojazd jakiś. Ej, ja, tylko kurde, mi trzeba byłoby... Ja mam. Przy stacji będę nowy, tylko mnie trzeba wyciągnąć. Jeszcze kuźba nie odblokowałeś tego warsztatu? Przy której stacji jesteś? Bez stacji benzynowej. Ale tu jest kilka, to która? No tu z brzegu zaraz, ta pierwsza. Tam, gdzie ten biały był. Należy zdobyć więcej punktów, kurde, co mi pierwsza. No mam, tylko stacja benzynowa, to no. Weźcie tam nie i tyle. Tu z brzegu zaraz, dobra, to ja tego trupa zostawię. Zaraz ci przyszedł. No bo ja też mam tego białego do No to właśnie o tym mówię, no. To jadę tam. Mam wam tam pomóc? Chodź, weź paliwo czy coś. No to mam. Paliwo to jest. Ja to jestem chyba przygotowany. Prawy i tak dalej. To może wy będziecie chodzić sobie na dywno, a ja wam będę pomagać. O. Tak jest. Nie inaczej. Ja sobie wezmę, czekaj, bo ja mam... Ile ja mam kamazów? Ja mam w sumie, czekaj, dwa kamazy. No. Brak paliwa. Jadę do tego i będę jeździć dwoma. Jaki pech przed stacją paliwową zabrakło paliwa, nie? I na jeden sobie wezmę wasze, na drugim sobie wezmę, kurwa, nie wiem, paliwo i będę. Ale masakra. Dobra. Możesz być pojazdem technicznym. Jak najbardziej, mnie to pasuje. A. Dobra, mnie trzeba dociągnąć do stacji benzynowej i dać chociaż trochę naprawy. O, widzę już elektryka. Dobra, ja się już... Tam jesteś przy tej stacji, tej małej takiej, nie? No, już jestem naprawiony, już jestem ten, to teraz patrz jak pójdzie jak burza. Aha, dojechał tam. Już elektryk dojechał, mnie naprawił, dał paliwo i teraz patrz co się dzieje. Teraz chłopie, idzie jak rakieta. Ja muszę szybko się z tej drogi ewakuować. Jeszcze ja sobie muszę zatankować mu pojazd, nie? Tylko nie mam naprawy teraz dla mojego pojazdu. No to mogę sobie naprawić, nie? Tak tam jadę. Czy ty swojego to dociągniesz? Ale ma przyczepę jeszcze, to będzie ciężko. A to odłącz tą przyczepę w pizdu, bo ja ją odłączyłem. Aha, no w sumie jeszcze może sobie... Nie wiem, chyba mam naprawę z tego, co pojadę. Chyba. No to jak odblokujemy warsztat... No najwyżej cię pociągnę. Nie, bo ty masz tylko jeden to. Jerry się podłączy przyczepką ten i mam je wasze spokojnie z powrotem. No. Ty,
Ty, ale ten kolos biały, on idzie, ale tak jakby chciała, nie mógł, nie? Jadę tam. Ale już wiem, trzeba włączyć jeden, ewentualnie zaraz zobaczymy, jeden plus, nie? O chłopie, na jeden plus to idzie, ale spalanie też idzie, nie? Czekaj, zobaczę, co to jest. Na prawy kawałek to daj mi, rzuć tutaj kawałek. O, dobra, starczy. Okej, dobra, to ja cofam. O kurde, dobra. Ty, to wam powiem, że będzie ciekawo tutaj te drewno dostarczyć i w ogóle, nie? No, pójdę świętą chę? Podoba mi się sobie. What? Ale mapka ciekawa, nie? Nawet. Ale nie przejmujcie się, na Bloody Pass też będziemy grać. Więc spokojnie. Po nowym roku, jak będzie chwilowo więcej czasu. Albo może niekoniecznie więcej czasu, ale po nowym roku na pewno będziemy grać na tej mapie. Tam będzie 15 odcinków, a tu będzie 7, nie? Może być. Tak to odcinek, nie? Są posterunki odstępowe i tak dalej, cudawianki. A mamy całą mapę odkrytą, czy czegoś brakło, jakiegoś punktu? Jednego? Nie, nie wiem nawet. Nie, wszystko jest chyba, no wszystko. Nie, jednego brakuje, przy składzie drewna na południu. Tam południowy wschód. O. Tin. Co tu pisze? Należy podjechać bliżej. Jak bliżej, jak jestem już prawie? Co za oszusty? Oszukisty, no. Mówi mi podjechać bliżej, nie? No co ty gadasz? Tak. A ja już dawno. Nie śmiał w ogóle. A ja już dawno przejechałem po tym dyszlu. Oni mówią bliżej, dawaj, bliżej podjedź. Jak bliżej, no? No bo to bliżej w złym kierunku. No też tak myślę. O ile się w ogóle dają podpiąć? To się może zaraz okaże, że się jej nie da podpiąć. O, proszę bardzo. No i git malina, dobra, siedzi. Stoi. Pojazd duży, hej. I uwaga, nadejszła wiekopomna chwila. Zajęło nam to godzinę 12. Długo, no, bardzo długo. Ale Andrzej się wykazał pomysłowością, pomógł nam. Tak. Ja to będę robił za pojazd techniczny, gdzie zielę to. A to paliwo bierzesz, lama? Zastanawiam się, jak tutaj pojazd bierze paliwo, ale jedno bierze paliwo, drugie bierze naprawę jakąś, nie? Mhm. No to możesz sobie wziąć narzędzie koszyk, kurwa. Możesz sobie wziąć na przykład na pakę cysternę, a przyczepkę narzędzie koszyk i masz paliwa coś 2000 pewnie i naprawę 600 na przykład, coś takiego. Mogę przecież wziąć osobną cysternę na ten E700 coś, nie? Bo tam będzie ta spoja w sumie, ta cysterna, nie? A na Kamaza wziąć jakąś tam naprawę tylko, nie? Czekaj, nadwozie furgonowe, o. A w nadwozie furgonowym i tak jest jeszcze... drugi warsztat, nie? No, nie inaczej. Tepa. Nie inaczej, ale dobrze, moi drodzy, my sobie tutaj pomyślimy, co kto, po co, na co i dlaczego, jak się każdy przytrawi. Z tą stodowę mogę wziąć dwa punkty, tylko trzeba będzie się przecisnąć tam, gdzie ja się przecisnąłem, nie? Kamaza to sobie tamtego... Na drugi brzeg. To sobie na razie zostawię. No, moi drodzy, to co? To my się z wami żegnamy. My się... Spoko, damy radę, zmieścimy się. Zarysowałeś. My się z wami żegnamy, moi drodzy, i widzimy się w kolejnym odcineczku. A tymczasem trzymajcie się, na razie, hej. Pa.